Witam serdecznie. Wójt gminy Ustronie Morskiej Jerzy Kołakowski dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pierwszy dzień marca i od rana pierwszy bardzo pracowity dzień miesiąca, bo rozpoczęty sesją Rady Gminy i jeden, aczkolwiek ważny temat, przystąpienie gminy do porozumienia w sprawie wspólnego dążenia, wspólnej polityki z innymi gminami powiatu kołobrzeskiego w gospodarce wodą i ściekami. Zadowolony jest Pan z tej decyzji? Zadowolony jestem jak najbardziej. Właściwie 13 osób głosowało za, jedna się wstrzymała. Także uchwała przeszła. No, można się tylko cieszyć, bo po dwóch latach, właściwie trzech latach, no, w końcu doszliśmy do wspólnego jakiegoś porozumienia i dzisiaj jest tego efekt. No, wiem, że przed nami jeszcze sesja Rady Miejskiej i zobaczymy, jak radni zagłosują dzisiaj w mieście też. Jeden punkt sesji, ale radni mieli sporo wątpliwości. Pana zdaniem to były uzasadnione wątpliwości, czy raczej wynikające z niezbyt dokładnej analizy treści porozumienia? Ja myślę, że raczej tak, to drugie. Natomiast samo porozumienie, one było w pocie czoła wypracowane i tutaj i prawnicy nad tym pracowali, i wójtowie, czyli my, łącznie z panem prezydentem. I, no, i ja myślę, że dzisiaj jest naprawdę wielki dzień, bo w końcu dojdziemy do jakiejś wspólnej taryfy, może nie aż tak dosłownie wspólnej, ale takiej zbliżonej do tak, żeby nasi mieszkańcy naszego całego powiatu czuli się też bezpieczni tutaj, bo te obciążenia codzienne, które spoczywają na mieszkańcach, są przeogromne. No przecież to nie jest tylko woda i ścieki, ale mamy jeszcze przecież gaz, prąd, a wiele innych jeszcze pochodnych podatków, już nie mówię gminnych, ale też no, to są ogromne obciążenia dla ludzi. I też staramy się, żeby ta woda i ścieki no, w naszej gminie, już nie mówię o powiecie, były jak najmniejsze. No i tak się też chyba stanie w przyszłych latach. To prognozy idą ku temu, że cena wody i ścieków będzie niższa. Gdyby radni zdecydowali, że nie chcą przystąpić w tym momencie do takiego porozumienia, jakie byłyby skutki dla mieszkańców? No skutki by były takie, że płacilibyśmy tą taryfę, którą płaciliśmy do tej pory, czyli 14 zł z groszami brutto. I no, myślę, że mieszkańcy no, nie byliby szczęśliwi i zadowoleni. W tej chwili mamy wodę i ścieki mniejszą o 2,67 zł bodajże, albo 6, o ile dobrze pamiętam, no to jest duży sukces. Cieszymy się też i na przyszłość, dlatego że wiemy, że ta cena będzie jeszcze spadać w następnych latach. Także dojdziemy do jakiejś wspólności. To jest pewne? Z czego to będzie wynikało, ten spadek cen? I no właśnie, za jaki czas ludzie odczują ten realny spadek cen? Ja myślę, że tak, dlatego że na czym to wszystko polega? Ja zawsze myślałem, że ograniczenie lub oszczędzanie na wodzie i ściekach, czyli zrzutu, powoduje to, że my mniej będziemy płacili. Właśnie okazuje się, że jest inaczej. W związku z tym są pewne prognozy i te prognozy wskazują na ilość zużytej wody i to przekłada się też na cenę, czyli czym więcej jakby produkujemy, czyli zużywamy wody i ścieków, tym mniej płacimy za tą wodę. No tak to wygląda, to jest normalny biznes. Także tak samo podobnie tutaj u nas jest, w Ustroniu, gdzie no, przy takiej ekspansji, gdzie buduje się dużo domów nowych, no, tego zużycia jest troszeczkę więcej. I czym więcej turystów, znowu też więcej wody potrzeba. Czy istnieje jeszcze jakieś ryzyko, że to porozumienie nie wejdzie w życie? Ja myślę, że na dzień dzisiejszy moja wiedza jest taka, że wszystkie gminy podjęły tą uchwałę, nasza, czyli w Ustronie Morskiej też. Natomiast o 14 dzisiaj, piątek, 1 marca jest sesja Rady Miasta, więc tam podejmie ta decyzja będzie kluczowa jakby dla całego porozumienia. Mam nadzieję, że radni z wielkim zrozumieniem przystąpią do tego porozumienia i zagłosują za. Tuż po sesji Rady Miasta wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy, wspólne posiedzenie radnych Rady Gminy. Postanowili się chyba bardziej szczegółowo zapoznać z tematem budynku Ośrodku Zdrowia i lokali tam zawartych. Czy coś w tej kwestii już jakieś konkretne działania? To jest tak zwany Ośrodek Zdrowia, w którym mieści się nie tylko nasi lekarze rodzinni, ale też i
zakład kosmetyczny i apteka tam się znajduje i mamy tam jeszcze naszą jednostkę GOPS-u. No i magazyn PCK i tam prywatny przedsiębiorca też ma swoje gabinety dzierżawią i przedstawiamy tą wartość ekonomiczną tego obiektu i to, co ile tych pieniążków tak de facto zbieramy, a na ile musimy wydać. Chcemy przybliżyć radnym, ale też i mieszkańcom, jak to wygląda od strony finansowej, bo przecież trzeba wiedzieć, że te lekarze to jest prywatna praktyka lekarska tam i oni czerpią korzyści z tego. No my nie ukrywam, że też chcemy sprzyjać tutaj, bo mieszkańcy muszą gdzieś chodzić do lekarza i to jest najlepszy obiekt, jaki tylko można sobie wymarzyć i dobrze położony w centrum Ustronia, ale też obiekt, który przynosi ogromne straty. Wiecie Państwo, że jest jedna część, która od 20 lat stoi pusta, w ogóle nieużywana. Ta część, no coś trzeba z tym zrobić. Ja już też powiedziałem, że basta. W końcu propozycja jest taka, żeby to sprzedać i mam nadzieję, że radni to zaakceptują. No i w części też chcielibyśmy skomercjalizować, natomiast no nie chcę robić tego na siłę. Jeżeli będzie taka wola rady i mieszkańców, myślę, to zrobimy. Ale mówię tylko w części, na pewno nie pozbędziemy się całego obiektu, bo chcemy sobie zarezerwować też możliwość, mówię, to, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie tutaj. I tą funkcję podtrzymać, czyli tych gabinetów lekarskich, apteki, to, co jest tam rzeczywiście potrzebne dla Ustronia i dla mieszkańców Ustronia. No i turystów. Kilka dni temu region obiegła wiadomość i oficjalny list, jaki wystosował Pan do premiera Donalda Tuska z zaproszeniem, konkretnie tutaj do nas, do Ustronia Morskiego, no tak, aby podzielić się swoimi propozycjami, problemami, inwestycjami, które ewentualnie mogłyby tutaj powstać. Czy ma Pan już przygotowaną listę, gdyby premier przybył? Powiem, że rzeczywiście taki pomysł się zrodził i 22 lutego wysłaliśmy do premiera, do Kancelarii Rady Ministrów, premiera Donalda Tuska, bo wiemy, że niedługo wsiądzie w swój autobus i będzie jeździł po Polsce. I tak powiem szczerze, myślimy, że może zajedzie do Ustronia i chcielibyśmy też wskazać, ponieważ jest ten ogrom tych środków unijnych do skorzystania i też chcielibyśmy tutaj, mamy własne pomysły, których nie chcemy jeszcze zdradzać, ale one są dosyć realne i w niedługim czasie pewno się Państwo dowiecie, na czym to miałoby polegać. Natomiast mamy się czym pochwalić rzeczywiście i by było to ogromnym dla nas satysfakcją, gdyby Pan Premier przyjechał do Ustronia. Być może uzna, że już niewiele tutaj jest do zrobienia, skoro tyloma aż rzeczami się pochwalicie. No a jeszcze, naprawdę, inwestycjami chociażby, pokazać kierunki rozwoju, w jakim te ewentualne fundusze unijne można by przeznaczyć. Mamy pełno pomysłów, no mam nadzieję, że uda nam się, powiem tylko w tajemnicy jeszcze, że mieliśmy już kontakt z osobą, która koordynuje ten wyjazd. Dostaliśmy maila niedawno i jest wszystko na dobrej drodze. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. A z konkretnych propozycji, które już może Pan ujawnić mieszkańcom i które wiadomo, że powstaną, zostaną zrealizowane w najbliższym czasie? Mówimy o inwestycjach. O inwestycjach. No tak, w tej chwili przekazaliśmy plac budowy pod 6 zejść na plażę. To jest taka inwestycja, która od wielu lat już tutaj była planowana i dzisiaj udało nam się to zrealizować, czyli przekazanie już placu budowy, konkretny inwestor. Do 15 czerwca ma być inwestycja zakończona, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie w terminie. Następne to są 2 place zabaw. I 2 tutaj w Ustroniu, jedno w Kukini i drugie w Rusowie. Także to jest też dobra wiadomość dla rusowiaków i dla mieszkańców Kukini. Nie tylko Ustronie. Gmina jest jedna, duża i też chcę im pokazać, że wszystkie obszary zasługują na to, żeby w nie inwestować.
Czy będą działania takie typowo prospołeczne, jak chociażby ostatnie zdobycie dofinansowania na naukę pływania dla dzieci w centrum rekreacyjno-sportowym? To są dosyć takie ważne rzeczy, na które też są pieniądze. Tak, na to ciężko pracują nauczyciele i tutaj chwała im za to, że oni występują o te środki, te 15 tysięcy. Naprawdę to trzeba pogratulować im za to. Tutaj mówię o Szkolnym Klubie Sportowym Sokół. Właśnie takich ludzi potrzeba, którzy zajmą się tym i będą chcieli też pokazać, że przecież to jest na wyciągnięcie ręki. To nie jest wielka kwota, ale ona jest zapewniona. Ja muszę się też pochwalić, że idzie w dobrym kierunku. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to do końca czerwca będziemy też refulować część odcinek tutaj naszej plaży, który jest bardzo mocno zagrożony. I to też jest dobra informacja. Już wiem, że około 2,5 miliona będzie na to przeznaczone. To nie jest dużo może na tego typu zadanie, ale to nie jest też mało. No i dobrze, że te środki się znajdą. Będzie to zadanie, które jest zadaniem Urzędu Morskiego. Także to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. I jeszcze druga to dokończenie tych trzech ostróg, które jeszcze mieliśmy zrobić, a niestety nie mogły być w tym pierwszym zadaniu ujęte, ale też mam taką informację, że w tym roku chyba dokończymy to, tą budowę. Także to jest też duży sukces, myślę. Będą jakieś problemy? Przy tym ogromnych kłopotów. Bo przedwiośnie na razie to rysuje się tak dosyć optymistycznie. Pani redaktor, jak w każdej kieszeni jest okres taki, no już nawet nie wiosenny jeszcze konkretnie, ale od stycznia do marca to jest chyba najgorszy okres i w prywatnych kieszeniach, i wszystkich samorządach. Mówię też o samorządach naszych tutaj i wszyscy mamy krucho, nie ma kasy, ale później przychodzi ten okres już wiosny, spływają podatki za okres pierwszego kwartału, potem maj. Także już powoli to wszystko zaczyna funkcjonować inaczej. Także no są te problemy, ale no Boże mój ty, no problemy mają. Trzeba je rozwiązywać, a nie tworzyć. Takie jest moje zadanie tutaj. Myślę, że tym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie. Wójt Jerzy Kołakowski. Dziękuję bardzo.